Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Język polski jest wielkim dobrem całego naszego narodu. Narodu to znaczy tych pokoleń, które minęły, tych pokoleń, które są i które nadejdą. Nie tylko tu w Polsce, ale w innych krajach, na całym świecie, tam, gdzie mieszkają Polacy. Dlatego należy z wielką pieczołowitością podchodzić do języka polskiego, nawet kiedy mieszka się w kraju, gdzie głównym językiem, językiem ojczystym dla większości społeczeństwa jest inny język. Na przykład dla Amerykanów będzie to angielski, dla Francuzów francuski, dla Niemców niemiecki. I Polacy, którzy tam trafią, chcąc nie chcąc, poddają się wpływowi tego obcego języka, ale obcego dla nowych emigrantów. Natomiast ich dzieci mogą najpierw mówić w języku obcym, a potem dopiero po polsku. Mogą, ale nie muszą. Zdarza się bowiem tak, że rodzice celowo rezygnują z języka polskiego, nawet w domu, po to, żeby dziecko szybciej zasymilowało się do nowych warunków. Jest to wielki błąd i wielka krzywda, jaką wyrządza się własnym dzieciom. Dlatego w warunkach emigracyjnych trzeba być wyjątkowo wyczulonym na to, co dotyczy mowy polskiej. Trzeba uświadomić sobie, że język polski jako język mówiony posiada bardzo wiele dźwięków i słów, których nie ma w innych językach. W związku z tym trzeba tych dźwięków od nowa się uczyć. Na przykład takie słowo jak źdźbło, to tego słowa żaden Amerykanin nie wymówi, jak również nie wymówi słowa strzemie, najwyżej powie szczemie. Zresztą u nas też tak niektórzy mówią. A więc chodzi o to, żeby w trakcie lekcji w szkole sobotniej czy niedzielnej, w zależności od tego, jak szkoła taka funkcjonuje, a również w domu, żeby zwracać uwagę na prawidłową wymowę dźwięków, bo to jest charakterystyczne dla mowy polskiej. A z drugiej strony musimy uważać na to, że są pewne dźwięki, które są podobne, ale różne. Dlatego one mogą mieć wpływ na język polski. Czyli ktoś powie, chciałbym ci powiedzieć, po angielsku, I would like to tell you. I mówiąc po polsku, z angielskiego może powiedzieć, chciałbym ci powiedzieć, I would like to tell you. I w ten sposób pojawia się zjawisko mowy takiej niewyraźnej, niechlujnej. I niestety taki język właśnie, byśmy powiedzieli, tych niższych klas, ale również język mediów, rozrywki, jest językiem niechlujnym. I dlatego, chcąc przenieść takie właśnie złe wzory na język polski z języka obcego, możemy popełnić wielkie błędy, dlatego że utrwalimy sposób mówienia po polsku niewłaściwy, jak mówimy, właśnie taki brzydki, niechlujny. Czyli przed rodzicami i przed nauczycielami, tam na emigracji, jest wielka praca. Nie wystarczy, że dziecko mówi trochę po polsku. Może powiedzieć właśnie trochę po polsku. To już jest język angielski, to nie jest język polski. To są słowa polskie wymawiane po angielsku. A trzeba nie za dużo, ale dokładnie, powtarzając, słuchając dobrych wzorów, trzeba te dźwięki polskie i słowa polskie wydobywać w taki sposób, żeby one naprawdę brzmiały po polsku, żeby pieściło nasze ucho, żeby ta polska mowa stała się codziennością w takim sensie, że chętnie dzieci będą rozmawiać i między sobą, i z rodzicami właśnie po polsku. A to otworzy dla nich drogę na przyszłość, bo mogą spotkać swoich krewnych, swoich rówieśników w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Jest to więc wielkie zadanie uczyć języka polskiego na emigracji polskie dzieci, nie tylko żeby znały trochę język polski, ale żeby ten język polski znały bardzo dobrze, bo przecież należą do polskiego narodu. Szczęść Boże.